Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku rozważań o języku. I razem ze mną w studio jest po raz kolejny Rady Andrzej. Witaj, Andrzej. Witaj, 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 Zygfryd. Miałem Cię znowu zobaczyć. I witajcie wszyscy Sławianie i inni, co nas słuchają w tym momencie. Andrzej, powiem Ci, jest to naprawdę radosna wiadomość, że Twoja premiera u mnie na moim koncie była bardzo ciepła. No, nie jestem zaskoczony, jestem po prostu niezmiernie radosny, że tak fajnie udało się premierę zrobić razem z Tobą. Stałeś się ulubieńcem, a może chociaż z tego powodu, ponieważ Ty się tak potrafisz słonecznie śmiać i to jest jakby coś, co ludzi urzeka. Tak, to jednak widzisz, jak ludzie są radośni. Jeszcze ostatnio żeśmy mówili o tej radości, jaka to jest niesamowita energia, nie mająca sobie równych. Jak człowiek odczuwa radość życia, jak to wszystko pięknie płynie. No i z tego tytułu super start był, a ty dzisiaj w przedrozmowie mi tutaj mówisz takie piękne rzeczy, że robisz te swoje odcinki, te swoje rozważania i nawet już w szkołach zaczynają Twoje materiały używać na lekcjach języka polskiego. No to jest po prostu coś, co no tak rozpiera od razu klatkę piersiową. To tak właśnie to sobie wyobrażam, ten świat jutra, że będziemy po prostu zupełnie inaczej patrzeć na to szkolnictwo. Będziemy używać może jeszcze tych wszystkich artefaktów, które mamy do dyspozycji, ale już pójdziemy jakby inną ścieżką, taką, która nam bardziej odpowiada. No i dzisiaj postanowiliśmy razem z Tobą, że zajmiemy się właśnie symboliką. Czym jest symbolika w języku polskim i jak przekłada się to właśnie na materię, jak wygląda świat właśnie z lotu ptaka i jak ta symbolika właśnie oddziaływuje na nas. I ty przygotowałeś od razu na samym początku jedno słowo. Ja ci już tutaj hosta oddam i będziesz mógł ten materiał pokazywać. No, już go masz, także będziesz mógł używać screena i przedstawiać to wszystko. No to akurat słowo, symbolika jest jakąś przekazem dodatkowym, nie? No jakby coś, co nam dodatkowe informacje może przekazać za pomocą jakiegoś prostego czegoś, ale to wszystko musi być związane z czymś. I w języku polskim mamy właśnie zapisane, jak podchodzić do symboli. Jedną z zasad naszego języka to jest czytanie w dwie strony, o czym też już wspominałem ostatnio, jak się rozmawialiśmy, że jest taka zasada. I tutaj w słowie symbol właśnie ta zasada jest bardzo ciekawie użyta. Troszeczkę tak, w taki sposób, że musimy ją obmyśleć. Jeśli ly zostawimy na końcu, a resztę przeczytamy od tyłu, to powstaje nam słowo obmyśl. Widzisz? Słowo obmyśl. I to jest właśnie symbol. Mamy to po prostu obmyśleć. Czyli mamy ruszyć głowę i co z czym jest porównane, powiązane. Jeśli pojedziemy i nie znaliśmy się na znakach, no to niekoniecznie zawsze będziemy widzieć, co dany znak oznacza, chyba że pomyślimy na przykład, jakie mogą być powiązania z danym symbolem i wtedy dana rzecz może nam się objawić. W słowie symbol też mamy jeszcze zakodowaną informację po literce. Samo sym to jest jakaś symbioza, na przykład symbol, symbioza, mamy podobny trzon wyrazu, więc one muszą być ze sobą jakoś połączone, te elementy, żebyśmy mogli właśnie kojarzyć, żebyśmy mogli obmyślać. I cały świat jest narysowany z góry i różnego rodzaju budynki, różnego rodzaju symbole, które mamy na naszym otoczeniu, na dokumentach, na banknotach, na różnych rzeczach, one są bardzo często pokrewne ze słowem, czyli kod
przekazuje tą, kod słowa przekazuje tą samą informację, co symbol. No i w tej rozmowie chciałbym Wam pokazać kilka takich ukrytych symboli, które są dookoła nas. Często ich nawet nie widzimy, bo one są wielokrotnie większe od nas i żeby zobaczyć to, to musimy po prostu spojrzeć z innej perspektywy. No ale sami zobaczycie, bo to wszystko jest widoczne z lotu ptaka, czyli jak będziemy latać samolotem, to wtedy to zobaczymy. Jeśli polatamy jak orły, tak jak właśnie nasze godło, to wtedy po prostu będzie to widoczne. A przez to, że zeszliśmy na ziemię, no to te symbole przestały być widoczne, ale wiele zostało wybudowanych już tysiące lat temu, no i w tym odcinku sobie polecimy po tych symbolach. Super, no to w porządku. To dzisiaj powiedziałeś, że zajmiemy się troszeczkę symboliką miast, nie tylko tutaj w Lechii, ale i będziemy na wschód patrzeć i na zachód, więc jestem bardzo ciekawy, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Na wschód i na zachód zobaczycie też tą erę Apopa, jak ona po prostu była, pokazała się. To będzie taka kontynuacja też tego, co ostatnio mówiliśmy. Ostatnio mówiliśmy więcej o języku, teraz pokażemy tego Apopa z perspektywy symbolicznej, którą zostawił na ziemi, więc to będzie, myślę, że trochę szokujące. No bo to wszystko Apop, a Apop to ciemność, no ale jest jak jest. No, na szczęście zacznijmy od czegoś słonecznego. Apop to w ogóle jest czwartym synem w ogóle Nuna i Niech. Czwórka to jest krzyż i z tym krzyżem właśnie trochę tej symboliki będzie związane, czyli właśnie czwarty syn. No i ten krzyż tutaj, on jest... Nie wiem, czy ty widzisz moją myszkę. O, nie tu. Czwarty syn, tutaj mamy zapis słowiański, czyli starosłowiański, runiczny. To mamy po prostu tą czwórkę, ona jest nad zapisem arabskim. Później mamy piątkę, szóstkę, siódemkę i ósemkę. No i pokazuję to teraz, no bo ta symbolika jakby pokrywa się, którą będziemy widzieć, ona się pokrywa właśnie z naszym starosłowiańskim zapisem, czyli... Ona sięga źródła, a źródło to Lechia i właśnie to jest źródło, czyli to, co teraz tutaj widzicie, tą czwórkę, skupimy się na trzech liczbach, na czwórce, na szóstce i na ósemce. Czwórka to jest krzyż i to jest liczba śmierci, między innymi liczba cztery, ona tak jest kojarzona z jakimś trudem, z jakąś śmiercią. Jedno ze znaczeń liczby cztery to jest to znaczenie. Liczba sześć to jest liczba zniszczenia, między innymi, tak, no bo w numerologii to nie ma tak, że jedna liczba to jest tylko jedno znaczenie, tylko ma kilka znaczeń. Tak samo jak nasze litery mają po dwa, trzy znaczenia, żeby po prostu było to, i one są pochodne ze sobą, ale no są mimo wszystko dwa, trzy znaczenia, które są pokrewne i rozbudowują to wszystko. No bo jak mieliśmy tylko 50 dźwięków, którymi się posługiwaliśmy i nadaliśmy każdemu znaczenie, no to było za mało, więc po prostu jeden dźwięk miał dwa, trzy znaczenia w zależności od kontekstu i to samo ma się ze słowami, tak jak ja mówiłem też ostatnio, przykład słowa wolnego. Wolny człowiek jest wolny, bo wolno idzie, jest wolny, bo nic nie musi na przykład i może robić co chce. Ale to też się pokrywa, bo wolny człowiek może być wolny, czyli dwa znaczenia, dwa różne, ale jedno słowo. I tak samo jeden dźwięk, dwa różne znaczenia albo trzy różne znaczenia i liczba, jedna liczba też ma dwa, trzy, cztery różne znaczenia. I tutaj właśnie szóstka to jest błyskawice, a ósemka to jest osiem jest w środku i osiem to jest świaszczenica. A ta oś jest dlatego, że wcześniej używaliśmy matematyki mendelowej, matematyki piętnastkowej. I 8 jest pośrodku między 1 a 15, między 1 a Mendel. I stąd się wzięła ta nazwa. Ona jest po prostu ze starych czasów. Jest, no, starych, nie starych. No, w Polsce jeszcze matematykę mendelową używaliśmy 150 lat temu, dlatego... Powiemy tyle, tylko że 1
jest na początku, a Mendel jest piętnastką. I ta oś jest ósemką, jest pomiędzy i tutaj Mendel nie mieszać z Mendelejewem, bo Mendelejew to właśnie tablice Mendelejewa, gdzie były pierwiastki chemiczne umieszczone, a Mendel tutaj oznacza po prostu ten pełen zasób od 1 do 15. I to była pewna miara, prawda? Tak, 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 dokładnie. Miara i tak jak tuzin. My znamy jeszcze liczbę tuzin, nie? Mendel po prostu był piętnastką i kopa też jakby z matematyki piętnastkowej to jest 60. Kopa to jest po prostu 4 mendle. To jest po prostu kopa. I mamy 60 minut, 60 sekund. To jest właśnie stąd, że była używana matematyka piętnastkowa. Do niej jeszcze wrócimy, bo to jest jakby, ona jest pokrewna z wieloma innymi symbolami, ale to jest właśnie bardzo ważna informacja i od tego zacznijmy, ale przenieśmy się do Gniezna, czyli jak zacznijmy już te mapy, mamy tutaj Gniezno. Muszę akurat włączyć widok inny, satelitarny. I pobawmy się w odkrywanie tego, co jest z lotu ptaka. Gniezno to nasze źródło, tam gniezno-gniazdo, tak? Gniezno-gniazdo, tam była stolica Lechii przez wiele tysięcy lat. To nie jest tak, że to jest promowane, że kilka lat była tylko stolicą, tylko po prostu była przez wiele tysięcy lat, ale przez to, że no, wojska po prostu je zdobyły przez potop i przez problemy, kataklizm jakiś był, zdziesiątkowało Lechię i jak już nas zdziesiątkowało, no to wtedy przyszedł Rzym i podbił i wtedy po prostu już było im łatwiej. I przenieśli stolicę do Krakowa, o czym też zaraz zobaczycie, co jest narysowane w Krakowie, ale tutaj mamy rynek Gniezna. To właśnie było źródło i tutaj mamy okręgi, które się rozchodzą, tak jakbyśmy wrzucili kamień w wodę. I właśnie to jest to źródło, stąd wychodziła intencja. I jak na przykład trzeba było ściągnąć jakieś ptaki, albo jakieś pogody zmienić, albo te różne rzeczy, które jakby wiadomo, Lechia był bardzo rozwinięty kraj, no to stąd właśnie szła ta intencja. Ale innym jeszcze było też, miało funkcję te okręgi, bo każdy mógł przyjść do Lechii i składać jakieś postulaty, jak miał jakieś pomysły, żeby coś zrobić lepiej. Ale żeby to zrobić, no to trzeba było pokazać, że się jest mędrcem. Że jak ktoś już jest mędrcem, no to wtedy może, jak ktoś w ogóle, no pokazać, że się jest mędrcem. I żeby to pokazać, to był do zrobienia taki test. Trzeba było przejść przez wszystkie okręgi po kolei, wszystkie na jednym wdechu. Jak przejdziemy dopiero te wszystkie okręgi po kolei, wszystkie na jednym wdechu, to dopiero wtedy pokażemy, że jesteśmy mędrcem. I zajmuje to mniej więcej 8-10 minut, przejście tych wszystkich okręgów. I jak na tyle czasu umiemy wstrzymać oddech, no to pokazujemy, że chociaż umiemy zarządzać swoim ciałem, jak umiemy zarządzać swoim ciałem, no to mamy jakieś predyspozycje do zarządzania krajem. A jak już ciałem nie umiemy zarządzać, no to co dopiero krajem chcemy zarządzać. Więc to był jeden z takich testów, które były do tego, aby ktoś chciał jakieś postulaty, coś robić w kraju. A obok mamy tutaj wzgórze Lecha. Tutaj po tej wzgórze Lecha, tutaj jest to wzgórze Lecha, teraz jest to centrum ekranu. I na tym wzgórzu Lecha teraz stoi katedra, a wcześniej stał budynek Lechii, Lech i Lechia, nie? Bo to jest po prostu Gniezno, stolica i mamy wzgórze Lecha, bo właśnie Lechia jest tą prawidłową nazwą. No i ta katedra jest obrócona o 7 stopni względem północy. I ona nie wskazuje północy, tylko właśnie jest przesunięta o 7 stopni. I to samo jest z katedrą w Krakowie. Ona też jest przesunięta o 7 stopni względem północy. Wiesz, o czym to świadczy? No, ciekaw jestem. O tym, że to zostało, fundamenty tych budynków zostały wybudowane przed potopem i one wskazują starą północ, czyli minimum 12 tysięcy lat temu to zostało wybudowane, a jak badam to wahadłem,
no to pokazuje mi, że 25 tysięcy lat temu te budynki zostały wybudowane. I to był wtedy ten kulminacyjny punkt jakby przed zagładą Atlantydy, gdzie jeszcze przed tą katastrofą, która się tu wydarzyła, jeszcze było wszystko w miarę poskładane i jeszcze był jakiś taki porządek, który też był już mocno zakłócony, ale po zagładzie Atlantydy bardzo dużo się powywrócało i później były jeszcze kolejne rzeczy, wiemy o potopie i o wieży Babel i tak dalej, ale według wszystkiego musiał to być czas właśnie, jak jeszcze Atlantyda istniała, no bo istniała wtedy. No była, no tutaj też możemy pokazać, ja też są ślady Atlantydy z lotu ptaka, więc można pokazać, jak ona wyglądała, ale to może później. Na razie popatrzmy sobie to, co jest w Lehi, bo tutaj mamy bardzo wiele różnych takich pozytywnych symboli, które no zrzucają całkowicie inne światło na nasz ród. I na przykład zobaczmy sobie Poznań. Poznań, miasto doznań, jak to niektórzy mówią. Tak. Piękne miasto. Tak. No i tutaj mamy Poznań. I Poznań z lotu ptaka jest ustylizowany. Sam zaraz zobaczysz sobie. Trzeba trochę wrócić. O, to się kręci ta mapa. Ma być tak. Coś mi zaczął wariować komputer. Dzisiaj to jest pięknie, że możemy z lotu ptaka widzieć te wszystkie rzeczy. Zobacz, jeszcze do niedawna nie można było sobie latać jakąś lotnią albo samolocikiem na jakichś wysokościach. Wszystko było zabronione. Ja wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego nie można wznosić się nad swoją własną ziemię. No nie wolno, ponieważ z wysokości mógłbyś coś dojrzeć, tak? A my nie mamy tego prawa wiedzieć i widzieć, ponieważ są tam ukryte rzeczy, których na ziemi nie można zobaczyć. Trzeba się wznieść. Tak, tak. No i na przykład właśnie takim przykładem jest tego ten Poznań, czyli zobacz, co to widać. To jest rynek Wrocławia, w samym centrum tutaj jest rynek Poznania i to jest oko. To jest oko. Tutaj mamy dziób. Nie wiem, czy widzisz moją myszkę? Widzę, teraz widzę. Tutaj mamy dziób. On jest przepołowiony na pół, czyli można go otwierać. Tu jest głowa orła, tu mam pióra z tyłu, no i tu ma szyję. Widzisz oko? I tutaj na głowie ma koronę. Oko jest tutaj, dziób mamy tu. Tu jest na pół przepołowiony ten dziób, no bo po prostu tak jak dziób, no po prostu otwiera się, nie? On może się otworzyć. Koronę na głowie, widzisz? No niesamowity. I teraz tu poniżej jest serce. Tu, gdzie ma klatę. Widzisz? Tu jest serce. Jak oddalimy dalej, to zobaczymy skrzydełka. Tutaj i teraz, teraz, żeby to dobrze było widać, to on tutaj ma z jednej i z drugiej strony skrzydła, które się rozchodzą tak promieniście z jednej i z drugiej strony. Tutaj w dół tego nie ma, czyli nie jest tak zbudowany na zasadzie koła, że w każdą stronę równo się odchodzą te drogi, tylko po lewej i po prawej. A tutaj na środku, pod tym sercem, jest tutaj droga, która była ogonem i z drugiej strony też była ta droga, ale tylko część jej została, no bo Poznań przez 1000 lat się trochę zmienił, został rozbudowany, więc te skrzydła też, one zostały rozbudowane, czyli po prostu wiele nowych budynków przez 1000 lat, ale zarysy są bardzo wyraźne. Mamy skrzydła i mamy w środku bardzo wyraźną tą głowę z koroną. Wiesz co, ja bym cię prosił, Andrzej, to by była moja taka zachęta, abyś, ponieważ ty tutaj komputerowo widzę, że się bardzo dobrze obsługujesz tymi rzeczami, żebyś namalował te zarysy, tak jak ty je tutaj przedstawiłeś dla jeszcze lepszego, nie teraz, tylko na spokojnie,
że po prostu żeby te... rysować. Jest tutaj chyba nawet taka opcja, żeby rysować, właśnie patrzę ją. To mógłbym rysować, jak jest taka opcja. O, tylko inny kolor muszę zmienić. To byłoby naprawdę super, bo wtedy mógłbyś to dokładnie pokazać, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest dziób, tutaj jest oko, tutaj jest ta głowa, tutaj jest, są pióra. O, coś takiego. I tutaj jest ta korona. Widzisz to? Tak, tak. Czyli ten rynek akurat trafił się w samiutkim tym oku tego orła, ale to by było fajnie, jak to tak namalować i zostawić to i później ten taki zestaw kiedyś przepuścić jako slajdy, wiesz, przy może jakimś odcinku, to bym cię zachęcił. No teraz pokazałeś to, to od razu wyobraźnia zupełnie inaczej idzie. Tak, także no super jest. To jest, widzisz, ty dojrzałeś rzeczy, które zwykłym ludziom jakby, no nie ten, nie, wiesz, ty patrzysz na to innymi oczami, ty już jakby z marszu szukasz tych połączeń tego wszystkiego, inaczej na to patrzysz, bo dwóch ludzi będzie na ten sam przedmiot patrzeć i każdy będzie widział coś innego. No ja bym chyba w życiu na to nie wpadł, tak? Także gratulacje tutaj, super. A zobacz Włocławek. Włocławek się nazywał kiedyś Władysławia. On został, nazwa zmieniona została w XIV wieku, właśnie wtedy, kiedy Krzyżacy przejęli władzę i oni wszystkie Sławie usuwali, czyli wszystko to, co miało Sławie, to w nazwie, to po prostu, żeby usunąć wszystkie wspomnienia ze Sławii, ale Włocławek się nazywał Władysławia. No i Włocławek został zburzony w czasie II wojny światowej, więc trzeba wziąć to pod uwagę, że on został zburzony. I ten orzeł nie ma głowy, bo ta głowa została właśnie zburzona. Ale zobacz tutaj pozostałe elementy. Czyli mam, i tutaj, tu gdzie jest głowa, to powinna być głowa, ale nie ma, tylko właśnie są nowe budynki, mógłbyś które zostały wybudowane w wojnie. A tutaj mamy to rysowanie, to... Tu jest jedno skrzydło, tu jest ser, tu jest klatka w ogóle. Tu jest równolegle jedno skrzydło, rozchodzi się jedno skrzydło i tutaj zobacz, jest drugie. I te drogi się rozchodzą promieniście, równo, tak? Są do siebie no, równe. I tutaj jest ten ogon, który też był w Poznaniu, ale też z drugiej strony kawałka nie ma, jest tylko tutaj ten kawałek jest. Ale jakbyśmy pociągnęli tą drogę, to wtedy by było równolegle. Widzisz to? A tutaj powinna być głowa, ale w tym miejscu, ale po prostu została zburzona w czasie II wojny światowej. Mm-hmm. Teraz zobacz Elbląg. Elbląg ma to samo, czyli w taki sam sposób są usunięte drogi i też usunięta została głowa. Być może, że to zostało celowo usunięte, kto wie. Tutaj mamy tą klatkę, ten kwadrat. Tutaj mamy te skrzydła, które się rozchodzą promieni, tak jak tam. Widzisz? Tak. One są do siebie równolegle. I tutaj jest ten ogon. I tutaj powinna być głowa, a została usunięta. Mhm. Widzisz to? Tak, tak, tak. To
To jest to. Teraz zobaczmy. O kurczę, tutaj to rysowanie trochę. Toruń. Toruń to jest nazwa, która oznacza torowanie. Tak. Torowanie. Toruń toruje. Toruń po niemiecku nazywa się Torn, bo kiedyś w tym mieście po niemiecku się mówiło i Torn, od słowa Tor. Toruń został przyjęty w wieku XIV wieku przez krzyżaków, ale tutaj wcześniej była, nawet na Wikipedii to jest napisane, czyli to nie jest nigdzie poukrywane. Tutaj był po prostu wcześniej kontrola Wisły. Tutaj była kontrola Wisły. Słowiańska kontrola, poprowadzone przez Słowianów, a dopiero zostało przez Niemców przejęte właśnie przez krzyżaków, bo Niemcy zmieniają nazwy, wcześniej nazywali się Prusy, wcześniej się nazywali Krzyżacy, a że nas często atakowali i jest to ród ukryty hańbą wielokrotnie, bo wielokrotnie wywoływali wojnę, no to zmieniają nazwy, żeby ich nie poznać. Ale to jest ród okryty hańbą wielokrotnie i po prostu to trzeba przypominać, bo chyba zapominają. Notabene, tutaj właśnie był... Wiesz co, tak notabene Niemców jako takich nie ma. Ci, którzy tym sterują, to my wiemy, kim oni są. Także to też, żeby jabłek z gruszkami nie pomieszać, też musimy zawsze uważać, że ci, którzy zmieniają często nazwy i podszywają się pod innych, robią to w ten sposób, że dopuszczają się różnego rodzaju wszeteczeństw, a później zwalają to na innych. Także tutaj to jest bardzo ważne, żeby czasem nikomu krzywdy nie zrobić. Nie. No jakby chodzi, ja to po prostu podsumowuję historię. Po prostu pamiętam, może nie pamiętam, ale znam historię o krzyżakach, o Prusach, o zaborach, o tym wszystkim, no to po prostu przypominam. No i teraz Toruń. Tutaj widzisz, tutaj w tym miejscu jest narysowana korona. Widzisz tą koronę narysowaną tutaj w tym okręgu? Widzisz? Tak. Widzę. To jest właśnie... Dokładnie. To jest właśnie kontrola Wisły. Czyli tutaj była kontrola Wisły zarządzana przez Sławian przez koronę. Czyli tutaj po prostu ta korona została wybudowana ponad 1000 lat temu. Do tej pory ona nie została zakopana, bo to jest osobny kanał. I ona właśnie jest równo między tymi dwoma mostami. A tutaj w samym środku tego, między tymi dwoma mostami, po drugiej stronie tej korony, jest tutaj gród starosłowiański, który został przejęty w XIV wieku przez krzyżaków. I od tamtego momentu już nie jest pod panowaniem jakby Lechii, tylko jest pod panowaniem krzyżaków i później zrobiono z tego muzeum i takie tam rzeczy, ale to był gród słowiański, który właśnie w XIV wieku został przejęty przez krzyżaków i o tym można sobie przeczytać w Wikipedii. Czyli to też nie jest jakby ukryta informacja. To jest na wierzchu. No i to właśnie był torowanie. Toruń torował Wisłę. On torował i tutaj właśnie trzeba było na tym torze no, pokazać, co się wiedzie. O, wiesz co, Andrzej, tylko taka jedna rzecz, która jest bardzo ważna, dlatego że żyjemy w przecyganionym świecie i przekłamanym do szpiku kości. Mamy mieć wzgląd na to, że takie medium jak Wikipedia to jest bullshit w bardzo poważnym i zaawansowanym tego słowa znaczeniu. Natomiast to, co ty pokazujesz tam w tych miastach, co jest wyryte w kamieniu, co jest pokazane w naturze, kamień nie kłamie, jak mówi nasz zacny Franz Zalewski, i to jest jakby, jak mi to pokazujesz, od razu to do mnie przemawia. Natomiast takie wysypiska śmieci jak Wikipedia, to ja bym tutaj, owszem, można to przeczytać, ale trzeba zawsze mieć to na względzie, że oszukują. Bardzo dużo kłamstw, ale jakby niektóre rzeczy są prawdziwe, no niektóre muszą być, bo tak to już by nikt nie czytał, nie? Więc tak by... Zgadza się.
Więc jakby ja też to wszystko biorę z przymrużeniem oka i czytam ją często, no bo po prostu często się pojawia jako pierwszy link, jak coś się szuka, ale no nie tylko tam szukam. Ale liczmy dalej. Cóż to za piękne miejsce teraz pokazałeś? To jest Piła. Miasto Piła w Polsce. Ale ładny. Tutaj zobacz, mamy w centrum Piły, jest wyspa i na tej wyspie jest właśnie ten znak. Ten znak jest symbolem gwiazdy, światła. Dlatego, że to jest tak, mała kula w środku, która jest tą gwiazdą. Promienie, które się rozchodzą, to jest światło i to promienie mają jakiś konkretny zasięg, czyli światło dokądś doleci, ono ma zasięg, tak samo jak latarka ma zasięg, słońce i gwiazda też ma jakiś zasięg, większy niż latarka, ale mimo wszystko ma. I to jest właśnie symbol światła. Gwiazda, promienie i konkretny zasięg tego promienia. I teraz tutaj masz 6 promieni. Dlatego, że 6 jest między innymi jakby liczbą zniszczenia, ale też liczbą materii, bo jakby to jest 6, czyli woda. Woda ma 6 kryształów, nie? 6 tych, nazywa się to heksagon w innych językach, po polsku po prostu jest to sześciobok albo sześciościan, a w innych językach jest już heks, a w Polsce po prostu jest to sześciościan albo sześcioramienna gwiazda. Jak będziesz no i pił heksagonalną wodę, to będziesz zdrowy, bo ja tak robię. No tak, 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 to wiadomo, to podstawa. Ale tutaj, i to jest właśnie symbol gwiazdy. I teraz u nas on jest niczym nieograniczony, tak? Czyli widzisz, on jest wolny, ten symbol. A zaraz zobaczycie w innych miejscach ten symbol i niestety już jest poograniczony. W Polsce jest wolny, czyli w Polsce mamy symbol światła, który jest niczym nieograniczony. No i to jest Piła. A zobaczmy sobie na przykład Kraków. Kraków został, jakby stolica z Gniezna została przeniesiona do Krakowa, dlatego że Czarni interesował ich Kraków, dlatego że tam jest serce ziemi. I teraz zobacz, co tu jest namalowane. Widzisz klucz? Tak. Bo to jest właśnie klucz. Klucz zamyka. I tutaj... Weź proszę i namaluj to znowu dla szerszego zrozumienia. To jednak jak malujesz, to fajnie. Tu jest oko klucza. Tu jest trzon. I tutaj mamy języczek, który wchodzi do zamku i zamyka zamek. To jest właśnie zamek wawelski. Bo zamek zamyka i on właśnie tutaj zamyka, bo kiedyś zamki to były więzienia, a później jak Pablo Escobar przerobiono te więzienia na fortece, bo byli zamknięci ludzie tam w tych zamkach, a później jak ci, co chcieli ukrywać, to się właśnie w tych zamkach poukrywali i pozamykali, żeby nie pokazywać się światu, co oni robią. Dlatego po prostu jest ten zamek. I zamek, który zamyka... Zamek, który zamyka, to zamek wawelski i tam jest postawiony właśnie gad, który to pilnuje. Więc to jest zamek, a tutaj jest z innej perspektywy, tu mi znikłeś, nie wiem, czy mnie widać. Widać wszystko. Widać wszystko, ok. Tutaj jest namalowane serce. Serce człowieka. Widzisz serce człowieka? No też go namaluj. Który ma dwie komory. Widzisz to? Dostrzegasz? Tak. Kształt serca. I który jest zamknięty kluczem? I Wawel to jest czakram serca ziemi.
to jest właśnie serce. I teraz tutaj jest właśnie to serce namalowane, które potwierdza tą symbolikę i energię i klucz, który zamyka to. I tutaj na Wawelu wybudowano kryptę, a krypta kryje, więc skryto serce i zamknięto kluczem. I to jest właśnie ta krypta w tym miejscu. Tutaj jest krypta Gorgona. Ona się nazywa krypta Gorgona, czyli GG, Gorgon, a G to ego. I to jest właśnie ten gad, bo gad się pisze przez G i gad pilnuje Wawelu, czyli smog wawelski pilnuje serca, Gorgon, bo to jest Gorgon właśnie, GG, tak, gogle i tak dalej, to jest właśnie GG. No i tutaj jest jeszcze kolejny symbol, który jest taką... Chcesz mi się ten jeden komputer... Troszkę nie ogarniam z tymi przyciskami, jak mam jeszcze rysować, bo tutaj po prostu trzeba jakoś intuicyjnie... Ogólnie Kraków też jest bardzo pięknym miastem. No jest, ale to jakby... tutaj jest jeszcze połowa serca namalowana, tak jakby w kształcie takiego normalnego symbolu, który tutaj mamy na tej działce. Widzisz? Nawet namaluję, ale... O. To, jakbyśmy tutaj dobalowali, o, widzisz? Tak. To jest właśnie to serce. I to jest czakra serca ziemi, co czarni doskonale wiedzą i dlatego postawili tam Wawel, smog wawelski. No i tak to, no i jakby symboliką Watykanu, no to jest klucz, nie? Tak. Może przejdźmy na Wawel, zobaczcie, jak wygląda Wawel. Zobaczycie Apopa, jak już go zapowiadaliśmy, nie Wawel, tylko Watykan. Tu zaczyna się wszystko coraz bardziej klarować, tak. Bazylika Bazyliszek. I tutaj mamy bazyliszka świętego Piotra. Widzisz oczy, nos i język, który tutaj syczy. Tu jest język, który syczy. I tutaj mamy tego bazyliszka, a tu mamy oko. Jedno, drugie, szyszynka na samym środku. Dostrzegasz? Tak. I teraz zobacz, co on połknął. Wąż jak połyka, to ma takie zgrubienie. Nie? Jak wąż połyka, to ma zgrubienie na swoim tym pełzaczu. No i zobacz, co on tutaj połknął. Obelisk Ra. Obelisk przywieziony z Egiptu, który został przywieziony zaraz na początek, jak budowano Watykan. I on połknął Ra, czyli jest Rachem. Mówiliśmy w ostatnim odcinku o Rachu i to on właśnie tutaj jest tym Rachem. Połknął Ra. I tutaj dookoła tego obeliska jest symbol światła. Widzisz? Symbol gwiazdy. Małe koło, promienie i duże koło. Chcę ci jeszcze też powiedzieć, że po niemiecku krtań to jest Rachen. I to też chyba nie jest przypadkowy. Jakbyśmy omówili język niemiecki, omówimy języki kiedyś raz, zrobimy odcinek, po prostu omówimy inne języki i zobaczysz, jakie kwiatki wyjdą. Po tym odcinku już nikt nie będzie chciał mówić żadnym innym językiem. Oprócz tego,
Oprócz tego, jak popatrzymy z góry, tak, teraz masz tą perspektywę, to też ten klucz widać. To właśnie chcę go pokazać, bo właśnie tutaj mamy klucz, bo tutaj jest tak, Watykan jest przepełniony symbolami, jest tak dużo, że tutaj jest symbol na symbolu. Symbol na symbolu, to są czarnoksiężni, czarni księża. Tutaj kłania się. O, i tutaj mamy ten klucz. Tutaj jest sorry, że tak to idzie wolno, ale ten komputer, nie wiem, co mu się dzieje po prostu dzisiaj. O, tu jest... Tu jest oczko klucza. No ładnie i tutaj maluj, jest... Ładnie maluj, żeby ci dobrze wyszło, pięknie. Tutaj jest pięcioramienna odwrócona gwiazda, która jest języczkiem, która wchodzi do tego klucza i zamyka zamek. Zamyka coś, zaraz wam pokażę, co zamyka. Widzisz to? Tak, widać bardzo dobrze. To jest właśnie klucz, który jest pięcioramienną gwiazdą, a pięcioramienną gwiazdę zaraz też sobie omówimy. Skąd się wzięła gwiazda, bo tutaj ta symbolika ukryta pojawia się w kilku różnych miejscach. I tutaj jest to zamknięte, bo ten klucz zamyka. On zamyka, tutaj ma jeden wierzchołek. Tutaj idzie dotąd miejsce, tu idzie w drugą stronę. Tu ta droga się kończy, ale ona idzie dotąd i później idzie tu. Widzisz? No, ale jeszcze nie wiem, co namalowałeś. Piramidę. Mhm. Tu. Tu. I tu. Widzisz? I cóż w tej piramidzie jest? Słucham? I cóż w tej piramidzie jest ukryty? W piramidzie na samym środku jest ten zamek, który jest też kluczem jednocześnie. I to się nazywa zamek anioła. Zamek anioła. Nie ma powiedziane, jakiego anioła. To jest tylko zamek anioła. Mhm. Można się domyśleć, że jakiego anioła. Biorąc pod uwagę tego węża, który tutaj jest obok. Ale kolejny symbol. Na tej piramidzie leży cyrkiel. Widzisz cyrkiel? Tak. I ekierka. Ojej. Jakby ktoś się pytał, kto wybudował Watykan, to właśnie się podpisali. I teraz... Tam jest podpis. Tam? Czyli tam jest podpis ich. Mhm. A tutaj, w tej piramidzie, jest kolejny ważny budynek, ten. On się nazywa Sąd Najwyższy Watykanu. O! I teraz sąd... To jest waga, nie? Symbol sądu to jest waga. Zgadza się. I to są szalki. I tutaj mamy właśnie te szalki. Jedna szalka i druga szalka. Widzisz? Tak. A nad nim wszystkim, czyli tutaj jest
ale to jest nierówne szalki, bo to jest nierówne prawo, które jest regulowane przez banknoty. Mm-hmm. I to wszystko jest kolejną piramidą. Na szczycie jest banknot. Nad sądem. No. Wiesz, powiem ci, jak malujesz to wszystko, to trzeba troszeczkę intensywniej wyostrzyć naszą fantazję, ponieważ niektóre rzeczy są jakby dointerpretowane, ale jak zważymy, że na przestrzeni dziesięcioleci i stuleci było dużo modyfikowane, to ślady oni próbują niekiedy trochę zacierać, ale nadal tam są. Są, ale to też ukryte, to są ukryte symbole, no bo jakby to wszystko było od razu na wierzchu, to już by każdy widział. A to mniej ukryte, więc wiesz, nie dorysowali tylko kawałek kreseczki i już nie widać tak tego oczywiście, nie? Ale zaznaczone są, tak jak tutaj są wierzchołki, nie? Tak. Tutaj, nie? Tutaj jest wierzchołek, on jest zaznaczony, tej piramidy. Tu jest kolejny wierzchołek, on jest zaznaczony i tu jest kolejny, też jest zaznaczony. I te kreski między nimi są nie wszystkie narysowane po prostu. Pewne rzeczy można dointerpretować, zgadza się, jak na przykład jakaś literka gdzieś jest napisana, a ma brakująco jakąś sekwencję, jakiś fragment, to nasze oko już jest na tyle wyczulone, że my sobie ją po prostu dorysujemy w wyobraźni i możemy dany tekst odczytywać, prawda? Tak, tak. No i to jest, no, ale przede wszystkim to jest, chodzi o ukryte symbole, że wszystko jest poukrywane lekko. Mm-hmm. No i w samym Watykanie i w Rzymie, jakby, ja tutaj mówię Watykan, ale chodzi o cały Rzym, jest dużo obelisków. Najwięcej na świecie to jest w Watykanie i w Rzymie. Czyli 8 jest oryginalnie przywiezionych z Egiptu, plus 5 zrobionych jako kopie rzymskich obelisków, egipskich obelisków w czasach starożytnych, czyli w czasach starożytnych było ich 13, plus jest kolejne 8 nowych obelisków jeszcze w czasach nowożytnych zrobionych. Czyli w sumie jest 21 obelisków teraz w czasie tego. I one wszystkie są w bardzo ważnych miejscach. I one wszystkie tworzą określoną symbolikę. I ten jest obelisk przed właśnie tym sądem. Przed sądem w Watykanie, bo one wszystkie tworzą, bo to wszystko, obelisk jest Ra, obelisk Ra i on jest symbolem tworzenia i to jest właśnie poumieszczane, aby stworzyć tą wibrację. Mm-hmm. No i na przykład tutaj są kolejne symbole, bo Watykan, tak jak mówię, jest przepełniony symbolami. Ja tylko pokażę tylko kilka, żeby po prostu czasu nam starczyło. Takich kilka najistotniejszych, które bardzo pobudzają wyobraźnię. Tutaj mamy kolejną piramidę. Tu mamy jeden wierzchołek, tu jest obelisk. Tu jest jeden wierzchołek, tu jest drugi wierzchołek. I tu jest, i tak się to rozwija. Widzisz? Mhm. I teraz poleć mi sobie tymi wierzchołkami, bo na każdym coś ważnego jest. Pierwszy, sam szczyt, to bazyliszek. Tu ma oczy. Tu są oczy. Tu jest pyszczek tego. Na pyszczku ma on obelisk. Mm-hmm. I tutaj jest
Kurde, ale to się zacina. Niesamowite w ogóle. Nigdy tak nie było. To chyba przez to, że tak nadajemy. No i tutaj jest zgrubienie. Widzisz, tutaj jak pójdziemy, jak ten wążem pójdziemy, no to tutaj on ma zgrubienie. Tak samo jak na... No jak przed chwilą, no jak wąż ma zgrubienie po prostu, nie? Na, jak płyta. I w centrum jest tego zgrubienia tutaj taki ołtarz. Tutaj jest ambona i w centrum jest ołtarz po prostu. Idźmy na drugi wierzchołek tej piramidy. Tutaj jest kolejny obelisk. Widzisz? Na wierzchołku tej piramidy. Tutaj jest bazyliszek, ale też taki ukryty. Widać go tylko połowę głowy. Ale jak tutaj... byśmy narysowali, to coś takiego. To jest głowa. I tu jest, w samym centrum jego głowy właśnie jest ten krzyż, czyli ta bazylika, bo to często w ogóle bazyliki są rysowane z góry jako krzyże. Tutaj. Widzisz? Jest krzyż. Zaraz będzie ich kolejnych wiele takich. A obok tego jest kolejny bardzo ważny symbol. Schowany już przed ludźmi. Złamane światło. Widzisz? To jest symbol złamany. Tam? Czymże ono jest złamane? Po prostu ono spadło z góry i jest na dwóch płaszczyznach. Na dwóch wysokościach. Widzisz? To jest stopień. Tak, tak. Ono jest tutaj jeden stopień i niżej jest drugi stopień. Ono pękło po prostu. Tak. Ono jest pęknięte. Czyli tak jak w Pile, tam na tej wyspie, tam było proste, a tu jest zapadnięte z jednej strony. Tu jest złamane, bo oni właśnie, my mamy światło, a tu jest złamane światło, ciemność. Czarnoksiężni, na czarno, nie? Oni na czarno. Czarni księża, czarnoksiężni. No i teraz mamy tutaj wróćmy do tej piramidy, zaraz pójdziemy do kolejnego wierzchołka, ale za czym omówimy kolejny wierzchołek, to jeszcze zobaczcie, co w środku znajduje się w tej piramidzie. Mamy tutaj, na środku tutaj jest Koloseum, widzisz Koloseum? Ono jest właśnie, tutaj właśnie mordowano tych wszystkich ludzi. Gdzie to? Tam stoi... Aha, to oko. Na środku tej piramidy tutaj, a w środku jest właśnie oko. Oko Horusa, nie wiem, czy już je dostrzegasz. Tutaj jest ten zawijasek, który jest na oku Horusa i tu jest... I tu jest źrenica gadzia. Widzisz? Ja pokażę, jak wygląda oko Horusa na slajdzie. Gdzie tutaj? Gdzie? Kurde, tutaj cały czas mi się przełącza ta myszka na to rysowanie i to po prostu tak strasznie opornie idzie wszystko. Tak wygląda oko Horusa. Widzisz, nie? I teraz to, i ono jest na podstawie szyszynki, bo to jest szyszynka. Szyszynka i oko Horusa. Oko nam Horusa pokazuje, to jest widzenie i tego typu rzeczy. No i to jest właśnie to.
I tam narysowali ten zawijasek też. Zaraz ci pokażę, jak ten zawijasek jest tam w szczegółach zrobiony. To muszę wyłączyć. I tutaj ten zawijasek to jest ten budynek, połowa budynku. Widzisz? Mhm. O, tak zrobiono tutaj ten zawijasek. Więc tak zadbano o szczegóły, nie? Zobacz, to jest po prostu precyzyjność w tym wszystkim. I oko dostrzegasz już, tak czy nie jeszcze? Jeszcze raz go namaluj dla wszystkich, żeby było dokładnie widoczne. Jednak to malowanie jest ważne. Fajnie maluj precyzyjnie. I tu jest ten, tu akurat ja narysuję na tych dwóch rysunkach akurat. Tu jest ten, to jest tak, to już narysowałem, o to co tutaj jest, to i tu jest ten zawijasek, tu jest coś takiego i tu jest to, nie? I teraz przejdźmy na to i teraz tutaj mamy zawijasek i tą kreskę, to jest ta kreska. Mhm. O, coś takiego tam wygląda. Jest pokrewne? Jest. No, tutaj mamy to. Też troszeczkę rozbudowaną fantazję, bo na pierwszy rzut oka to można tego mieć trudności ze skojarzeniem. No, jak tutaj sobie, wiesz, ja to nieładnie rysuję, ale tu zobacz, tu jest po prostu, o, tu jakbym ten, o. Dlatego na przyszłość to zachęciłbym cię, żebyś właśnie fajnie to nam namalował na spokojnie i zrobił takie slajdy, żebyśmy to mogli tak przejść i po prostu sobie dokładnie to uzmysłowić, bo tak jak mamy tutaj live'a i robimy to na bieżąco, no to może nie wyjść tak stuprocentowo. Jeszcze ci muszę powiedzieć, że ja koło tego koloseum stałem i patrzyliśmy na wszystko, patrzyliśmy, to takich rzeczy nie mogliśmy dostrzec, bo z dołu wszystko inaczej wygląda. Z lotu ptaka zawsze wszystko wygląda przejrzyściej, tak? Tak, tak. Dokładnie. No ale dobra, no idźmy dalej. No, kto widział, to widział. A tutaj jakby kolejny wierzchołek tej piramidy jest tutaj. I to się nazywa grób nieznanego żołnierza. Ale najważniejsze chodzi o ten grób. To jest grób. I teraz tutaj jest krzyż. Widzisz ten krzyż? Tu mamy krzyż. Bo to grób. I tutaj jest a tutaj jest portal, który wychodzi z tego grobu. I tutaj jest rzeźba, w którym wychodzi trup na koniu. Dookoła tego jest ten symbol światła, który już kilka razy widzieliśmy. O, nawet flagę polską powiesili. Nie widziałem. No może nie Polska, ale Włoch akurat. Tylko ten zielony tutaj nie widać tego, ale tutaj jest ten symbol światła, czyli mamy promień, ja to muszę narysować. Tutaj jest, tu powinny być jakieś skróty klawiszowe do tego. Tutaj jest ten promień mały, który otacza ten cały grób. Dookoła promienie, które się rozchodzą. I tu kolejny, ten duży promień. Widzisz? Mhm. To jest właśnie symbol tego, że to jest zasilanie energetyczne. To świeci.
to świeci. Czyli ten grób jest zasilony energetycznie. Symbolika została namalowana i to nie tylko ta, ale jeszcze kolejna, która jest obok. O. I to jest szyszynka obok tego grobu. Mm-hmm. No tak, to widać dobrze. I to jest szyszynka. I ta szyszynka, taki kształt też się pojawi jeszcze, jak pokażę wam inne miasta, ale to jest właśnie szyszynka. Dlatego, że to jest życie, wychodzi tutaj, to jest portal otwarty i to jest grób, czyli otworzyli grób. I z grobu wychodzi śmierć. Jeszcze bym tego trupa na koniu jeszcze chciał zobaczyć z bliska. A to nie pokażę tak, bo to trzeba zobaczyć na zdjęciach. Mm-hmm. Bo tutaj ta rzeźba nie będzie widoczna, ale ja ją mam tutaj zdjęcie. O, to jest to. To jest ta rzeźba właśnie. No, tak wygląda, jakby to był zwykły żołnierz. No jakbyś z bliska tam zobaczył tą twarz, to tam jest... Nie ma takiej twarzy dokładnie. Mm-hmm. Ja to, może ja się mylę, może tak, może ja się mylę, ale mi to przypomina trupa po prostu, jak tam widziałem jeszcze jakieś inne zdjęcia. Mm-hmm. No i co, tutaj jest flaga Watykanu, jak już jesteśmy przy slajdach, to jest flaga Watykanu, dwa klucze, które zamykają, nad nimi jest korona z trzema okręgami, tymi trzema no, okręgami na tej koronie, mm-hmm. które oznaczają świat psychiczny, fizyczny i duchowy. Psychiczny, fizyczny, duchowy. Korony, i to wszystko. To widać, Andrzej, że to są jakby trzy korony, jedna na drugiej. Fizyczny, psychiczny, duchowy. Królują nad trzema kwiatami i wszystko oplecione tymi sznurkami, więzienie. I oni po prostu wszystkich coś chcą wiązać i do więzień wrzucać. Ale Włochy. Tak, ale wiesz co, jeżeli wszędzie, gdzie jest taki powróz i te frędzle, to wszystko jest masoneria, zawsze. I dlatego jak na przykład flagi przejmowali, to też wszędzie dokładali te wszystkie frędzle. Zobacz sobie, jak idziesz do muzeów, to muzea to mają te takie chłopki, a później na nich są te takie wszędzie są pokazywane takie barierki, gdzie nie można wejść. Wszędzie są te powrozy z tymi frędzlami. To nie jest przypadkowe. Mnie już to od dawien dawna podpadało. Ja mówię, to musi mieć jakieś znaczenie. No, wszystko wyszło. Szydło z wora. W nazwie jest pokrewieństwo. Więzienie. A Włochy, wluchy. No to jest wylochy. Włochy, wylochy. Nie? Więc to jest po prostu wszystko wlochy. I tylko w Polsce, w Lechii mamy nazwę Włochy, a we wszystkich innych krajach jest Italia, bo we wszystkich innych krajach jest zmienione, a tylko u nas jest źródło prawdziwe pokazane, czyli wylochy. Wylochy. Tak. Zgadza się. Prawda. I wszystko w lochy powrzucane, nie? I teraz tutaj jeszcze kilka słów na przykład związanych z kościołem. No to mówiliśmy o bazylice i mamy kościół. Kości o ły, czyli kości okrąg łączy. Bo to wszystko jest na śmierci oparte, nie? To jest apop, czyli śmierć, ciemność i tak dalej. Ktoś jeszcze powiedział, że kościół to jest wysłany kośćmi, tak? Ściółka. Kościół wysłany. Pokrewne wszystko. Chodzi o kości, bo biznes na kościach oparty. Nie. Testament. Testament jest pisany przed śmiercią i otwierany jest po śmierci. Dlatego Stary i Nowy Testament jest książką Boga śmierci. Mm-hmm. A tutaj jest kaplica audiencyjna papieska. No to już jest tak wymowne, że to nawet komentarza nie trzeba. To znajduje się zaraz obok Bazyliki Świętego Piotra. Budynek obok.
To jest budynek obok Bazyliki Świętego Piotra. Tutaj mamy oczy, tutaj mamy kły, a w centrum jest ten ołtarz. Teraz zobacz ten ołtarz z bliska. Ja tam byłem, siedziałem przed tym, ja mówię, kto to szaleństwo wykonał, wiesz? Nie czułem się tam w ogóle dobrze, czułem się no, na średnim poziomie, czułem, że ta energia, która tam jest, nie jest zabawna. No nie jest zabawna, to jest jakby, to jest właśnie narysowany, bo on jest narysowany, tylko że szatan to szata, on zakłada na siebie szatę, żeby się nie pokazywać. I tutaj jest schowany, tylko że połowę go widać. Jeśli weźmiemy lewą stronę i zrobimy rewers, to wtedy mamy, powstaje nam głowa kozła, na której coś wychodzi. Tak. No i to jest właśnie to. To jakby tak to wygląda. Nie jest to przypadkowe. To wszystko jest tak obmyślane. Główkowali się być może długo nad tym, aż to stworzyli coś takiego. No symbol krzyża, tak? Czyli symbol apopa, o którym mówiłem już, że to jest czwarta liczba, no to dlaczego? Dlatego, że jak robimy symbol krzyża, czyli jak chcemy się obronić przed kimś, czyli na przykład ktoś nas atakuje, to co robimy? Robimy tak, nie? Czyli co robisz? Robisz krzyż, czyli bronisz się, zamykasz się. I to jest właśnie symbol zamknięcia. Tak. To właśnie zamyka. I Inri, to jest właśnie ta czwórka, o której mówiłem, to jest właśnie czwórka, czyli czwarty syn Apopa, czwarty syn Nuninate, to Apop. Zeus, szóstka, on właśnie wadał piorunami. Hades był czwórką. Hades był czwartym synem, on właśnie zażądał śmiercią. No widzisz, i to już wiemy. A to nosi właśnie Franek cały czas na swoich szatach. Tak, dokładnie. A tutaj mamy tego zioma, którego czci Watykan i nad krzyżem mamy napisane Inri. A Inri oznacza prawo zabija królów nieprawidłowych. Jak przetłumaczymy sobie to z łacińskiego. Iustum necar reges impios. Co właśnie oznacza prawo zabija królów nieprawidłowych? Dlatego, że jest to ostrzeżenie. Jak ktoś się nie podporządkuje władzy Watykanu, to tak kończy. No i tak to wygląda. Tutaj jest jeszcze kolejny symbol Watykanu, czyli serce otoczone cierniami, bo to jest symbol zamknięcia serca. I w energetyce, jak ktoś co zamknie oczy i sobie popatrzy, jakie ma blokady, to często ludzie zauważą właśnie ciernie, bo właśnie to jest symbol Watykanu, ciernie, jakieś tego typu rzeczy pozakładane i właśnie przybite serce Jezusa na krzyżu to jest symbol zamknięcia serca. No i tak można lecieć jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy. To jest symbol, to jest herb krzyżacki. To jest herb krzyżaków. I to, co stoi u nas na skrzyżowaniach albo w kościołach, to jest właśnie herb krzyżaków. Tylko, że tutaj jest na herbie krzyżaków dokładnie, to jest białe tło, czyli blask, to jest biały, to jest kolor raju, światło i zamknięte czarnym krzyżem. Czyli raj zamknięty czarnym krzyżem. No, to jest Alfa Romeo, czyli gad jedzący człowieka. No i tak to wygląda, jak tutaj mówiliśmy o Krakowie i tutaj jest na przykład, to jest herb Zygmunta Augusta, króla Polski w XVI wieku i na samym środku jest człowiek, jest wąż, smok, wąż, który je człowieka. Mm-hmm. A to jest herb jego ojca, herb Zygmunta Starego i to jest orzeł w trumnie zawinięty przez literę S, czyli też snake'a, węża. No i tak to jest z ukrytą symboliką. Jeszcze ważna symbolika to IHS, czyli logo jezuitów. Jezuici mają IHS i to samo jest narysowane na hostii. IHS oznacza Izyda Horus Set, ponieważ to się wszystko wywodzi z Egiptu, jak już mówiliśmy o Apopie, to Izyda to jest matka Horusa. Horus to jest Bóg Nieba, który jest prawowitym następcą tronu.
i faraonowie za czasów Chepri, Ra i Atum to są reinkarnacjami Horusa, a że wszedł Apop, no to Apop to zabito Horusa, czyli wbito w niego miecz, tak jak tutaj jest na tym logo, wbito w niego miecz i wtedy prawnie Set przejmuje tron. Jak Horus zginie, to Set przejmuje tron, a Set to Setan, Satan, Setan. I to jest IHS, czyli Izyda, Horus, Set, Horus zabity, Set przejmuje tron i Izydę bierze za żonę. I teraz tutaj tak naprawdę jest IS, bo Horus jest zabity. Czyli nie ma Horusa. Horus jest, ma trzy gwoździe pod sobą, czyli tyle, ile wybitych zostało właśnie w Jezusa. Jezus tak naprawdę jest Horusem, ale jak zginął, to wyszedł z grobu Set. I to, co my czytamy w Starym Testamencie, słowa, nie mówię już o komentarzach, ale to, co mówi Jezus, to są słowa Horusa, a wyszedł z grobu Set i ludzie czczą Seta. Boga śmierci. No i taki krzyż, i taki znak każą robić, jak się przeżegnają, nie? Czyli przeżegnać. A żegnać to jest żegnać. Z kim się żegnać, pytanie, nie? Raczej z sobą tutaj się już ludzie żegnają. No to jest, powiem ci, wymowne. Wymowne, bardzo odważne. Czarnoksiężnicy. Czarni księża. To jest właśnie ta. Czarnoksiężni, czarni księża. Mają koloratkę. Koloratka oznacza kolor atka, czyli kolor zmienia duszy. Cali czarni, ale białe gardło, aby mówić ładnie, a reszta czarna. Ponieważ to jest pokrewne z księża i księżyc. Dlatego, że oni są cali czarni, a tylko odbijają światło, czyli odbijają to, co ludzie chcą usłyszeć, a cali czarni. Odbijają nasze światło, bo my jesteśmy Ra. Radość. Chodzi, przychodzi praktycznie i to, co my widzimy, to widzimy nasze własne kreacje, tak? Tylko odbity. Pod to, co chcemy usłyszeć. A czarny kolor, czarna, czarna, no to na czary. To jest właśnie na czary, czarna. Dają różańce, czyli różaniec oznacza ro-ży-a-nie-cy, czyli robienie zamknięcia, zmiany niecali. Czyli jest podpisane, że to ci nic nie da. Czyli jak zrobisz, to ci zmiany nie da. Wcześniej były różdżki, czyli różdżka oznacza ru-ży-dży-ka, czyli robi zamknięcie na końcu, bo dży oznacza na końcu, a ka to dusza, czyli robi zamknięcie na końcu dusza, czyli i tak robi na końcu dusza. Różdżka jest tylko artefaktem. Mm-hmm. No i jest też są wróżki i tak dalej. Ogólnie jest mocno. Co do krzyżaków, to jest herb, to jest jeszcze tak, papieże. Mamy tutaj przedostatniego papieża. Przedostatni papież, nie wiem, czy słyszałeś, papież Murzyn. No pewnie, że każdy słyszał. To jest herb Benedykta. Na nim jest Murzyn. Mm-hmm. Nawet na dwóch jest Murzyn. Czyli przepowiednia została spełniona. I teraz mamy ostatniego papieża, który tutaj ma symbolikę tu. O, to jest ostatni papież. I tutaj ma logo jezuitów, bo jest jezuitą, i gwiazda pięcioramienna, o której zaraz omówimy. A tutaj jest logo herb Franka Bayarda, 66. opat zakonu krzyżackiego, który w tym momencie funkcjonuje w Niemczech, stacjonuje w Niemczech. 66. opat, 66, stoi teraz obok swojego herbu, czyli ten człowiek na krzyżu zabity, to jest herb krzyżaków właśnie, on stoi obok swojego krzyża i tutaj na dole ma
na tym krzyżu jest jeszcze logo jezuitów, IHS, na samym dole, na tej podstawce, na środku. Dlatego właśnie, że oni ze sobą wszyscy współpracują i krzyżacy dalej istnieją. Tylko, że krzyżacy są jakby na rozkazach jezuitów. Dlatego oni, jakby jezuici, mają więcej tych frędzelków tutaj. Tak wygląda logo, różne loga, czyli na przykład herb Niemiec, herb krzyżaków i herb za czasów II wojny światowej. Czarny, czarny, czarny. No i tak to wygląda. No, Gwardia Szwajcarska, jeszcze Szwajcarzy, to jest herb Gwardii Szwajcarskiej, Szwajcaria. Chodzi o to, że Szwajcaria jest własnością Watykanu. Wojsko szwajcarskie jakby jest ochroną Watykanu i Szwajcaria jest ochroną. Tylko, że na Szwajcarii postawili prawidłowy znak, czyli znak ochrony, bo znak nierównowagi, czyli ten krzyż nierównowagi, on tylko zaburza, a ten taki równoważny, on zamyka, ten zamyka. Czyli tam tutaj zamknęli i jeszcze ustawili kolory prawidłowe, czyli biały i czerwony. A tam już gdzie indziej to zrobili czerni. Jeszcze jest taka ciekawostka, że tylko dwie flagi na świecie mają równe ramiona. Daj jeszcze raz tą flagę Szwajcarii, że i Szwajcaria, i Watykan ma równe ramiona. I to jest właśnie też ta równowaga, o której ty mówiłeś. Nie jest to przypadkowe i mówią pewne źródła, że jeżeli flaga ma równe ramiona, to jest krajem suwerennym, a resztę krajów, które ma nierówną ramienną flagę, to są już zniewolone kraje. Więc to jest taka ciekawostka też dla... Po prostu no, tych informacji wychodzi teraz całe mnóstwo. Tylko te dwie flagi właśnie są równoramienne. Czarni księża wiedzą, co robią. Czarnoksiężni mają wiedzę. Oni wiedzą, a my się niedługo też dowiemy. Już wieją, już wiecie. Więc jakby teraz jest era Hepri i era oświecenia i po prostu to wszystko jest oświecenie. Zgadza się, już nie można tego ukryć. Nie dawają chłopacy rady. Dokładnie, dokładnie. A to jest jeszcze korona Egiptu, jak tutaj mamy czarno-biały, to jest czerwono-biały, to mamy tutaj koronę Egiptu, biało-czerwona. Tak. Trochę jak nasza flaga. To jest właśnie Lechia, stamtąd się wywodzi. A to jest Amon, jak mówimy o tym. Amon, Amen, to jest pierwszy gad w Egipcie. To jest pierwszy gad, był niebieski. Blood blue, niebieska krew, blood blue, to jest właśnie Amen. Tak wygląda. On ma dwa rogi. To, co ma na głowie, to są dwa rogi. Tylko, że narysowane z perspektywy innej, ale to są dwa rogi, bo on jest właśnie gadem. I to jest... słowo Amen według ciebie? No to jest imię. Amon. Po prostu imię. To jest imię, tak. A apop oznacza zmiana przed i po. Apop, czyli zmiana przed i po. Jesteśmy w przyszłości, w przeszłości, przyszłość, przeszłość, 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 przeszłość. I tak myśli. A Pope właśnie to jest ten papież po włosku. Pope, epop, apop. Papa. Papa Smurf na przykład też. No tak. Wychodzi szydło z wora. Wychodzi szydło z wora. Mogę pokazać coś jeszcze. No to mocno, tak, Andrzej, tak bardziej ku końcowi, ponieważ mocne wiadomości, trzeba wszystko przepuścić przez siebie, także powoli zachęcałbym do dawania pozytywnych wiadomości, żeby po prostu słońce wyszło na końcu audycji. No to może zróbmy tak, że dokończymy już Watykan, jeszcze pokażę z 2-3 symbole Watykanu. I zrobimy następny odcinek, gdzie będziemy kontynuować ukryte symbole na przykład, bo omówimy wtedy Londyn, Brukselę i inne miasta. Dobrze. A teraz chodzi o to, że tutaj jest jeszcze mnóstwo symboli, ale ja pokażę tylko jeszcze z 2-3 najważniejsze,
które nie są miłe. Które nie są miłe, już was od razu ostrzegam, że to nie są miłe symbole. Ale naprawdę, no, jak ktoś nie chce tego oglądać, to może teraz wyłączyć. Ale ogólnie chodzi o to, że myślę, że warto znać prawdę. I tu wyjdę do afery teraz. Macie, to daj to trudno. Trzeba nie jeden raz przez to przejść. Trzeba niekiedy przejść przez ciemną dolinę. Tak. No to zacznijmy od tego, że ja to już zacznę rysować. Tu mamy, tam ja sobie jeszcze inaczej poprawię to. Czyli jesteśmy w Belgii, tak? To jest cały czas Watykan. A, Watykan jest, dobra. Tu jest bazyliszek. Tak. Tu jest plac świętego. Widzisz? I teraz tu jest jedno jajko. Tutaj kawałek tej drogi nie ma, ale ogólnie zarysy są. Widzisz? Tu jest prącie. I tu jest drugie jajo. Widzisz? No, powiem ci, to jest, to też jest, trzeba mieć bardzo szeroki umysł. To nie jest proste do ogarnięcia. Trzeba się dobrze zastanowić. Trzeba dobrze... Ale widać. No, jakby się uprzeć. No, ty to widzisz rzeczy. Tu jest. Najważniejsze po tym widać. No tak, po tym to widać dosyć, tak, no. A tutaj już po tym, to tutaj już, tu jest ten, to jajo, o. I drugie jest mniej widoczne. Ale tutaj zobacz, jest wytrysk. Tu, ta plama. Widzisz tą białą plamę? Wiesz, co to jest? No, to się nazywa Uniwersytet Medyczny Watykanu. No co ty? Tak. A jądrem jest plac świętego Piotra. No powiem ci, nie byłem na te informacje przygotowany. No teraz to wywarło na mnie wrażenie. A obok jest drugi penis, tej samej wielkości. Jejku. Tu jest, widzisz go? Bo tak nie narysowałem dobrze. Tu jest i tu jest jajo. Widzisz? Jak zbliżę, to będzie lepiej widać. Widzisz, tutaj nawet są, ta główka jest tak narysowana. I tu jest na czubku jego. Plac zabaw dla dzieci. O kurde. A obok jest przedszkole. Tu. To jest przedszkole. To jest przedszkole. Tutaj, kurde, coś. To jest przedszkole. A to jest serce. Kochają dzieci. Widzisz? Kochają dzieci. Tak bardzo. No i to są dwa obok siebie. Czyli jakby ktoś tam jeszcze miał jakieś pytania odnośnie homoseksualizmu i pedofilii, no to narysowana. Sami siebie przedstawili.
No to jest, rozumiesz, to pojechałeś teraz, rozumiesz, po betonie. Ja cię kręcę. A jest, zaraz, ja, jest jeszcze kolejna rzecz. Od kogo się to wszystko wzięło? Ale to musimy oddalić i pokazać cały Rzym z góry. To jest Rzym, nie? Tutaj jest Rzym. Ja to narysuję. To jest Rzym. Rysowanie tutaj jest naprawdę mało intuicyjne. To jest Rzym. Tej wielkości. Mniej więcej. A tu obok jest ten stwór. Jedno oko, drugie oko i wydłużona czaszka. I tu jest nos, który został sztucznie wyrysowany przez już sztuczna droga jest. Widzisz? Mhm. Tutenchamon. I Apop. Nie Apop, tylko Amon. Bo Amon tak samo. I tu jest ten nos, on jest sztucznie on jest sztucznie zrobiony. To jest sztuczna droga. Więc oni zbudowali Watykan. Wszystko jest przedłużeniem Egiptu, co świadczy nazewnictwo jest z tym pokryte, budownictwo, jak widzisz, piramidy, obeliski przywiezione z Egiptu, no i jeszcze tam kilka innych symboli. Niesamowity. No tak. Zatyka. Spojrzenie na Watykan nieco inaczej. No to no. Ten odcinek tych złych wieści byłoby, Boże, wystarczająco. Teraz dawaj może coś pozytywnego, bo pozytywne rzeczy to moje ulubione. To wszystko jest pozytywne, tak już wiecie, nie? Jak już wiesz, to już jest pozytywnie, bo już chociaż można się jakoś po prostu jakoś do tego ustosunkować. Jak byliśmy w kłamstwie, no to było dużo trudniej, a jak już się wie, no to już jest przede wszystkim łatwiej, no bo już wiemy, jak na to zareagować jakoś. Andrzej, ja to mówię dlatego tak troszeczkę prowokatywnie, wiesz, bo tak żeśmy mówili, złych i dobrych rzeczy nie ma, tylko są negatywne, pozytywne. A ostatecznie wiedząc o negatywnych, możemy je odwrócić w pozytywne, ponieważ ta kreatywność w nas wszystko potrafi zmienić i ostatecznie, nieważne jak mocne negatywnym zabarwieniem byłyby te wszystkie nowości, które tutaj przytaczasz, ostatecznie niech nam to pozwoli poskładać sobie ten przekombinowany świat i wyjść z tego wszystkiego. Przecież jesteśmy wszyscy dziećmi Boga Stwórcy. Jedni o tym zapomnieli, ci niektórzy, jest nas cała garść, bym powiedział, no składają to wszystko jakby razem, ale ostatecznie myślę, że jak te wszystkie informacje zostaną w ten piękny obraz poskładane, to wyjdziemy z tego wszyscy. Być może część tych, którzy tutaj na ziemi są, nie osiągną tego, co od zarania dziejów dążymy, czyli po prostu o znalezieniu się w miejscu, do którego podążamy,
ze względu na to, że już informacja nie przepływa, zbyt mocno obniżeni w materii, czyli wibracje opadły aż na sam dół, tak? No ale to już są własne takie jakby indywidualne wybory. My tutaj przekazujemy informacje jako impuls i do jednych to dotrze, do innych zapewne nie i odrzucą to wszystko, ale to też właśnie polega na tych wyborach. A ja jestem jak najbardziej podjarany, co masz fajnego do powiedzenia. No, jeszcze dużo, jakby możemy lecieć dalej z symbolami, ale to już polećmy dalej na kolejny odcinek. Zakończmy po prostu takimi, jak można sobie zacząć z tym radzić. No, jednym z elementów to jest apostazja, apost, czyli zmienia post, bo w apostazji mamy słowo post, czyli usuwamy post jakby. Ja zrobiłem, ale ona tak słabo działała. Jak zrobiłem coś takiego, że poszedłem i faktycznie anulowałem wszystko krok po kroku, czyli przeczytałem przysięgę chrztu i każdy argument zanegowałem, czyli zanulowałem, powiedziałem, że anuluję to wszystko, było bez mojej zgody i anulowane, nieważne. Jak zrobiłem taką ceremonię, gdzie po kolei to wszystko przeleciałem, każdą to, co moi rodzice robili po kolei, to wtedy dopiero mi spadł ciężar z serca. Czyli jak nie tylko dokument złożyłem, ale przede wszystkim całą tą regułkę anuluję, każdy podpunkt, to dopiero wtedy to działało, co też Wam polecam zrobić, no bo te ciernie większość ludzi niestety ma założone. No. Jakby biorąc pod uwagę te wszystkie ceremonie, które były robione przez czarnoksiężnych, w kościołach, w tych wszystkich klęczeć każą, tak? Czyli to jest tak, jak klęczycie, no to tutaj też jest to już w nazwie, klęczy. Ja tutaj nie wiem, gdzie to jest ten slajd, ale ja to napiszę. Klęcz, czyli klątwę czuj. Czuj klątwę. Jak już ktoś klęczy, to jest klęczy. To jest jakby już wtedy klątwa jest na nas założona. Więc żeby się z niej oczyścić, było jak było. Ogólnie to nie ma co przeżywać. Jak będziemy żyli w żalu i jakichś negatywnych emocjach, to będziemy wtedy to cały czas zasilali. Trzeba przede wszystkim akceptuję, szanuję, odpuszczam, bo nie moje i na nowo żyć i po prostu odpuścić i całkowicie darować, bo tutaj ja pamiętam, tak, ja pamiętam, Andrzej, że kiedyś mówiło się na przykład klnę się na kogoś tam, tak, jakie to straszne, że wypowiadając to człowiek jakby uważał, że to jest coś pozytywnego, tak? Tak nas urobiono, że myśmy przez jakiś czas sami sobie krzywdę wyrządzali, prawda? No tak. To jest właśnie lęk, bo to wszystko jest lęk. Jak rzucamy klątwę, no to ona tylko wtedy ma moc, kiedy ktoś lęk ma i rach, czyli żyje w rachu, to wtedy to będzie. Jeśli ktoś będzie w radości, nie działa na żadna. Tak? Jeśli ktoś będzie w miłości, radość, nie zadziała żadna klątwa na was, ani tego typu rzeczy. Jedynie będzie to wspierane przez lęk i rach. I wszystkich innych emocjach związanych z rękiem i rachem. Czyli wszystkich mieszankach. Czyli jak jest coś między radością a rachem, rach i radość, to są po dwóch różnych stronach. Wszystko inne oprócz radości ma już w sobie jakąś cząstkę rachu, więc tylko radość nas uwolni od wszystkiego. więc najłatwiej wejść w radość, pomyśleć, teraz jakby zakończyliśmy tam negatywnym miastem, ale zobaczcie, w Pile czy w Lechii to są właśnie symbole światła. My mamy łatwo, mamy już język światła, mamy symbole światła, mamy całą Lechię i całą Arię i całą Sławię, czyli nasi bracia, od tym możemy zakończyć, czyli Sławia i Lechia, no to właśnie Sławia dlatego, że byliśmy sławni i dlatego, że po prostu postępowaliśmy prawo, czyli w języku mamy zapisane prawe rzeczy, wartości szlachty i
to na przykład, co to jest zło, co to jest dobro, jakie są konsekwencje różnego rodzaju postępowań, wiele różnych, wszystko mamy tak naprawdę opisane w języku, bo każda emocja, każde słowa związane z relacjami przekazują nam informacje o konsekwencjach albo o źródle czegoś. No i jak już będziemy mieli tą wiedzę i nagramy sobie jakiś na pewno odcinek może pod tytułem Etos Szlachty i tam omówimy po prostu te wszystkie zasady. Za tydzień w ogóle też będzie takie spotkanie w centrum Polski obok Sieradza i tam jest spotkanie Śladami Lechi się ono nazywa i tam też będzie temat Etos Szlachty i tam będzie dyskusja na ten temat. No i tam zobaczycie, że tak naprawdę to wszystko jest z jednej strony bardzo proste. Dużo trudniej było to popsuć niż naprawić, no bo z prawej osoby, która jest połączona ze źródłem i ma piękne myśli, zniszczyć ją jest dużo trudniej niż osoba, która jest jej ciężko, jest zniszczona. Jak tylko dostaje prawą informację, to od razu chce w nią wchodzić, no bo żyje się łatwiej. A w drugą stronę, no to trzeba oszukiwać, robić różnego rodzaju rzeczy, więc naprawić możemy w ciągu naprawdę tygodnia i możemy wszystko naprawić, no bo to jest, wystarczy zacząć postępować szlachetnie, a psuć było dużo... Tak, i to jest ta dobra wiadomość, którą teraz powiedziałeś, chyba z tego całego filmu najlepsza, że naprawiać jest dużo łatwiej niż niszczyć, bo to się trzeba rzeczywiście wysilać i jeszcze ci, którzy to robią, to sobie tyle obciążeń pozakładali, tak? Jeszcze dodatkowo. Dlatego to są wielcy, wielcy nieboracy, tak? A więc jak pięknie jest być prawym, dobrym człowiekiem, tak? I dzisiaj jak odkrywamy to, to z taką łatwością się przez świat idzie, prawda? No dokładnie. No, ogólnie wejść w radość i wtedy wszystko jest w raju, jak w raju. Radość i masz ra. Więc tak. Jakby... Jarajmy się. Więc się jarajmy. I będzie po prostu wszystko pięknie. I to dotyczy całej Sławii, jakby nie tylko Sławii, bo dotyczy to wszystkich istot, tak? Ale jakby w naszych językach jest to mocno podkreślone. Najbardziej w lechickim, najbardziej w naszym. Wszystkie inne języki, ja uważam, że wszystkie inne języki słowiańskie to są gwary języka Lechi. Ale nasi przodkowie jasno zaznaczyli, kto jest bratem. I mamy tutaj brat po polsku, po ukraińsku, po białorusku, po rosyjsku, po słowacku, po czesku, po serbsku, po chorwacku, po słoweńsku, po macedońsku, po łużycku. No i wszystkie języki słowiańskie mają słowo brat, abyśmy nie zapomnieli, kto jest po prostu bratem naszym. A właśnie te obce wojska i te obce ludzie, o których przed chwilą omawialiśmy, między innymi, ja w kolejnym odcinku jeszcze sobie pokażemy, zobaczycie, Londyn, Brukselę, czy Waszyngton, to zobaczycie, kto nas tak naprawdę chce skłócić, no bo to wszystko jest tam narysowane, Teraz zobaczyliście tylko Watykan, ale zobaczycie, co jest w Londynie, co jest w tych innych miastach. To jest grubo też. Mm-hmm. Więc, ale pamiętajmy o naszej braciach, o naszej Sławii. I takie symbole jak w Lechi, czyli symbole światła, są też w innych krajach lechickich, czyli i w Rosji, i w Białorusi, i w Ukrainie, i w Czechosłowacji, i w Jugosławii też są namalowane symbole światła. Czyli jakby cała Sławia to po prostu symbolami światła się posługiwała. No i jest to piękne po prostu i może trochę podbudowujące, ale to też jakby praca nas czeka, żebyśmy my wprowadzili to światło na cały świat. Bo stąd właśnie wychodzi w Polski. To właśnie to jest nasz język. Język i prawe rzeczy, które zaraz zaczniemy robić, te informacje, które teraz dostajecie, to jest po to, aby właśnie postępować szlachetnie, żeby głosić to, udostępniać te filmy, udostępniać, ale nie tylko filmy, ale iść na rynek, zacząć mówić po prostu o tym wśród ludzi, którzy nie mają dostępu do internetu, głosić prawe rzeczy, nie tylko w internecie, bo w internecie nas zobaczy 50, 100, 200 milion nawet ludzi, a w samej Lechi żyje 40 milionów. I oni też się muszą dowiedzieć o tym, jak jest zbudowany nasz język, jakie są prawe wartości, bo niestety katolicyzm nie przekazuje tego, bo co widzieliście, jakie tam są symbole, tam jest właśnie wszystko podwracane na góry i no, celem jest po prostu
ukąszenie nas i zatrucie. Tak? A my jesteśmy orłem i symbol orła to jest symbol najwyższy, czyli orzeł lata najwyżej i najszybciej. I to jest po prostu orzeł, mamy najwyżej, czyli jakby ze zwierząt jest najwyższym zwierzęciem, jest najwyższy, najwyżej nieba, najbliżej nieba. A gad, wąż, którego widzieliście przed chwilą, jest najniższy, czyli chodzi po ziemi, pełza się albo wejdzie pod ziemię, czyli albo pod ziemię, albo zaraz nad ziemią, tak? Czyli przy ziemi samej. I to jest właśnie ta, też symbolika tego wszystkiego, tak? Bo to jest po prostu, Apop jest właśnie utożsamiany z wężem, bo on ma taką energię. Ta energia, która została wprowadzona na ziemi, która została zaprogramowana przez nas, przez boskie istoty i my świadomie zapomnieliśmy i weszliśmy w to, co sami sobie zaprogramowaliśmy, to tylko sobie możemy być wdzięczni, nie? Ale na szczęście jesteśmy już, więc zamiast żyć w żalu i narzekać, że o, jak było ciężko albo jak było źle, to żyć w radości, że już wiemy i że już jest łatwo, nie? I wtedy po prostu jak odpuścimy ten żal, no to wtedy od razu wyjdziemy w radość. Musimy wyzbyć się wszystkich negatywnych, zazdrości, żalu, strachu, smutku, w radość i tu i teraz. Era Hepri, Ra i Atum charakteryzuje się tu i teraz. Tylko Apop charakteryzuje się przyszłość, przeszłość, analiza i śmierć tak naprawdę, bo wtedy nas nie ma. Nie jesteśmy obecni, czyli jesteśmy gdzieś tam. No to pięknie. Tu. No to skoro tak to wszystko pięknie wygląda i jesteśmy braćmi w tylu językach, to musi być coś na rzeczy. Ty mi przysłałeś taki piękny, krótki filmik. Może byłoby na zakończenie dobrze przytoczyć go, żeby podkreślić to, że jesteśmy braćmi i siostrami zapewne, bo tu dwie płci są na ziemi. Brat to jest też i reprezentant tego, że siostry są siostrami, tak? My jako ludzkość. Także puść to może. No, siostra tak samo brzmi bardzo podobnie we wszystkich słowiańskich językach, tak? Siestra. No to jest też bardzo podobne. Więc, ale właśnie włączmy ten film. Może już się pożegnamy i na sam koniec po prostu włączymy ten film. Nie wiem, jak uważasz? Tak. Więc dziękuję Ci jeszcze raz, kolejny raz za możliwość porozmawiania z Tobą. Bardzo ciekawie. I... No, zapowiadamy już kolejne, tak? Kolejne odcinki, bo kolejne miasta, wiele jeszcze słów i wiele innych rzeczy jeszcze można pokazać. Tak naprawdę to jest wszystko tylko wstęp. No, to ja Ci też dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dosyć długi, ale bardzo ciekawy i kolejne będą się pojawiać. Trzymaj się, Andrzej, i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję i sława Wam. Postępujcie tak, żebyście byli sławni po prostu. Это хлеб, и по нашему хлеб, по вашему хлеб. Ты я. И что я? Я. Камень, земля, небо, рука, брат, сердце, и по нашему сердце, исто сердце, голова, мать, майка, водка, не, ракия, да нет, правильно, водка, ракия, а ну налей, исто налей, и код нас, исто, ай, пробуй. Раки. Нет. Водка. No i właśnie w taki sposób powinniśmy teraz jakby do Rosjanów, Ukraińców, Białorusinów, Czechów, Jugosławinów, Żydów, Włochów, Niemców, Anglików,
każdej racji po prostu w taki sposób dokończy się. I wtedy właśnie wejdziemy w erę Hepri, w erę oświecenia, w erę radości, miłości. I wszyscy jesteśmy braćmi, no. Tak naprawdę jakby najbliżej nam do Rosjanów i Ukraińców i tak dalej, ale jakby wszyscy ludźmi, nie? Jesteśmy braćmi ze zwierzętami, z kotami, z muchami. Więc trzymaj się tam, bracie, po tej drugiej stronie ekranu. Do następnego razu i będziemy znowu mówić o tych kolejnych pięknych rzeczach, aż poskładamy sobie ten piękny świat. Wszystkiego dobrego!